Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj mamy 9 września, a to oznacza kolejną porcję duchowych refleksji w naszych kropelkach nadziei. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykłemu życiu świętego Piotra Klawera. Porozmawiamy o znaczeniu wolontariatu, małych aktach miłości, a także dowiemy się, jak rozwijać empatię i poświęcenie w codziennym życiu. Zostańcie z nami do końca, bo warto. Zaczynajmy. Patron dnia. Święty Piotr Klawer, apostoł Afryki. Święty Piotr Klawer, jezuita urodzony w Hiszpanii w 1580 roku, stał się znany jako apostoł Afryki ze względu na swoje niezwykłe poświęcenie dla niewolników przewożonych z Afryki do Ameryki Południowej. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów i przybyciu do Kartageny poświęcił swoje życie na pomoc niewolnikom, zapewniając im duchowe i materialne wsparcie. Został świętym w 1888 roku i do dziś jest wzorem miłości bliźniego, który przekracza granice kultury, rasy i pochodzenia. Jego życie przypomina nam, jak ważne jest, by dostrzegać Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza w tych, którzy są odrzuceni i zapomniani. Jak możemy naśladować świętego Piotra Klawera w naszej codzienności? Święty Piotr Klawer uczy nas, że miłość i poświęcenie dla drugiego człowieka nie zna granic. Możemy naśladować jego postawę, szukając okazji do służenia innym, od pomagania w parafii, przez odwiedzanie chorych, aż po wolontariat w organizacjach charytatywnych. Bardzo ważna jest gotowość do działania tam, gdzie jest potrzeba, oraz miłosierdzie, które jest miłością w akcji. Nie każdy z nas musi wyjeżdżać na misję, ale każdy może uczynić coś dla drugiego człowieka w swojej codziennej rzeczywistości. Dlaczego warto angażować się w wolontariat? Wolontariat jest nie tylko formą pomocy innym, ale także drogą do głębszego zrozumienia siebie i świata. Daje nam możliwość wyjścia poza strefę komfortu, nauczenia się pokory i zrozumienia, co to znaczy służyć. Pomoc drugiemu człowiekowi przynosi satysfakcję, zbliża nas do Boga i pozwala zobaczyć świat z innej perspektywy. Warto pamiętać słowa Jezusa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Codzienne akty miłości. Jak drobne gesty mogą zmieniać świat? Czasem wydaje nam się, że aby zmienić świat, trzeba robić wielkie rzeczy. Tymczasem święty Jan Paweł II mówił, że świat będzie lepszy, jeśli każdy z nas będzie lepszy. Każdy z nas może wpływać na świat wokół siebie przez małe akty miłości. Uśmiech, życzliwe słowo, pomocna dłoń. To one tworzą atmosferę ciepła i dobroci w codziennym życiu. Może warto zacząć dzień od prostego postanowienia. Dzisiaj uczynię coś dobrego dla kogoś innego. Najbardziej niezwykłe misje w historii Kościoła. Misjonarze od zawsze byli pionierami głoszenia Ewangelii
w różnych zakątkach świata. Z różnych powodów ich historie są często pełne odwagi i poświęcenia. Na przykład święty Franciszek Ksawery, jeden z założycieli zakonu jezuitów, podróżował do Azji i ewangelizował Indie, Japonię i inne kraje. A jego działalność przyczyniła się do nawrócenia tysięcy ludzi. Inny misjonarz, święty Damian de Veuster, stał się słynny z pracy z trędowatymi na Hawajach, gdzie zmarł jako jeden z nich, oddając swoje życie dla tych, których nikt inny nie chciał dotknąć. Refleksja. Czym jest prawdziwe poświęcenie i jak możemy je wprowadzać w nasze życie? Prawdziwe poświęcenie polega na dawaniu siebie innym bez oczekiwania nagrody. To podstawa, która zakłada stawianie dobra innych ponad własne wygody i plany. Może to być czas, pieniądze, umiejętności, ale zawsze w duchu miłości i służby. Warto zadać sobie pytanie, co mogę dziś poświęcić, aby być bliżej Boga i pomóc innym? To może być czas na rozmowę z kimś samotnym, pomoc potrzebującemu, czy modlitwa za tych, którzy są w potrzebie. Jak rozwijać empatię w codziennym życiu? Empatia to zdolność do zrozumienia i odczuwania emocji drugiej osoby. Możemy ją rozwijać przez uważne słuchanie, wyrażanie zrozumienia i gotowość do wsparcia. W świecie pełnym pośpiechu i braku zrozumienia, empatia jest bardzo ważna do budowania lepszych relacji i wspólnot. Codzienne małe ćwiczenia, jak słuchanie bez przerywania, próba zrozumienia perspektywy innej osoby, mogą pomóc nam stać się bardziej empatycznymi. Papież Franciszek o miłosierdziu. Jak wprowadzać te nauki w życie? Papież Franciszek w swoich homiliach i encyklikach często przypomina o miłosierdziu jako najważniejszej cnocie chrześcijańskiej. Wskazuje, że miłosierdzie to serce Ewangelii i wzywa nas do życia zgodnie z tą zasadą. Jak wprowadzać te nauki w życie? Przez konkretne uczynki miłosierdzia. Nakarmienie głodnych, odwiedzenie chorych, przebaczenie winowajcom. Miłosierdzie to nie tylko uczucie, ale konkretne działania, które zmieniają życie innych ludzi. Ciekawostka. Jakie są największe wyzwania współczesnych misjonarzy? Misjonarze współczesnych czasów stają przed wieloma wyzwaniami. Od zagrożeń bezpieczeństwa w krajach ogarniętych konfliktami, przez problemy zdrowotne, aż po wyzwania związane z dostosowywaniem Ewangelii do różnych kultur. Jednakże ich odwaga i oddanie są inspiracją dla nas wszystkich. Możemy ich wspierać nie tylko modlitwą, ale także materialnie, aby ich misje mogły trwać i przynosić owoce. A teraz coś na rozluźnienie atmosfery. Czy wiecie, że święty Filip Neri był znany z poczucia humoru? Kiedyś powiedział: Panie Boże, uważaj na Filipa, bo jeśli nie, to znowu coś zbroi. To przypomnienie, że świętość nie musi być ponura, wręcz przeciwnie. Nasza relacja z Bogiem może być pełna radości i humoru. W końcu radość to też owoc Ducha Świętego. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas w dzisiejszym odcinku Kropelek Nadziei.
Mam nadzieję, że dzisiejsze refleksje pomogły Wam odkryć jakieś nowe treści, które mogą się Wam przydać do życia pełnego miłości, miłosierdzia czy poświęcenia. To piękne, że możemy razem pogłębiać naszą wiarę i szukać sposobów, aby każdego dnia stawać się lepszymi ludźmi, bliżej Boga i bliżej siebie nawzajem. Przypominam o reakcjach typu paluszek do góry, subskrypcje, gdyby ktoś jeszcze nie miał, ale przede wszystkim podzielcie się swoimi myślami i doświadczeniami w komentarzach. Wasze opinie i refleksje to prawdziwe skarby, które wzbogacają nasze kropelki i ubogacają nas wszystkich. A jutro spotykamy się ponownie w odcinku, w którym porozmawiamy o praktycznych sposobach na rozwijanie wdzięczności w codziennym życiu, a także o tym, jak małe gesty mogą mieć wielkie znaczenie. Będzie też coś o radości, bo przecież nie możemy zapominać, że bycie chrześcijaninem to nie tylko obowiązki, ale i mnóstwo radości. Na zakończenie, jak zawsze, zapraszam Was do wysłuchania Zaproszenia do Radości, fragmentu Pisma Świętego, który doda Wam otuchy i nadziei na cały dzień. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami w każdym momencie i pragnie, abyśmy żyli w pełni radości, miłości i pokoju. Niech ten czas modlitwy i refleksji będzie dla Was błogosławieństwem. Do usłyszenia jutro. Zaproszenie do radości. Z Księgi Syracha. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Przed południem jesteśmy na Wiktorówkach, pisze ksiądz Roman Rogowski. U stóp Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr, składamy bukiet czerwonych róż. Błagam Cię, Panie, razem z Maryją, Matką naszą i naszą Matką Wstawienniczą, nie odtrącaj mnie w czasie starości, a gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie. Modlę się także o pogodę ducha razem ze świętym Augustynem, abyśmy radowali się obecnymi czasami, a nie narzekali. Jest to prośba tym bardziej aktualna, że z biegiem lat człowiek coraz częściej widzi świat przez ciemne okulary, a ponadto żyjemy w kraju, w którym narzekanie jest modne. Przed wyjściem długo staję wpatrzony w szczyt lodowego. Wspomnienia są też znakiem przemijania, tak jak marzenia są znakiem nadziei.